Jesteśmy na dziedzińcu Łoku. Witam. Za chwilę pierwsza bitwa, tak? Freestyle'owa na tym. Ale proszę powiedzieć, skąd to się w ogóle wziął? Skąd pomysł na to? Pomysł na to się wziął z tego, że jesteśmy... Od razu przedstawię, jestem Janek, pseudonim Fati z grupy Ablumina. Jesteśmy łowicką grupą, tak powiem ładnie, pasjonatów muzyki hip-hop. Mamy własne studio nagraniowe, tworzymy muzykę. Ja jako tutaj powiedzmy jeden z chłopaków tej naszej ekipy, gdzie jest nas sześciu, jestem powiedzmy freestyle'owcem z natury. A czym jest freestyle? Jest to tak zwana po prostu bitwa na słowa. Wyciąganie brudów, obrzucanie się mięsem, tak powiem, kolokwialnie. Czyli to jest totalna bitwa, to nie jest na temat, tylko... Są tematy, ale to zaraz do tego przejdę. Dobra. To jest tak, zaczęło się od tego, że sam brałem udział w wielu bitwach freestyle'owych, troszeczkę te doświadczenia złapałem i uznałem, że fajnie by było spróbować to zrobić to w Łowiczu. Więc tutaj zgłosiłem się do Łoku, do Łowickiego Ośrodka Kultury i wszedłem po prostu z propozycją, tutaj Łok przystał na moją propozycję, udało się to zorganizować, za co bardzo dziękuję panu dyrektorowi Malagiewiczowi i Mateuszowi Rudakowi, którzy mi bardzo pomogli przy organizacji tego. I przechodząc do meritum, od razu powiem, na czym polega bitwa freestyle'owa. Mamy uczestników, w tej sytuacji mamy 8 uczestników. Większość jest z Łowicza, jeden chłopak jest z Warszawy i jeden jest z Łodzi. Mamy tutaj też legendy łowickiego hip-hopu, jak na przykład Mateusz Placek, który jest... ja nazwę go legendą łowickiego hip-hopu i też bardzo dobry freestyle'owcem, który też ma dosyć sporą karierę freestyle'ową. Ale to nie będę tutaj wyciągał wszystkich tutaj po kolei. Czyli same ciekawe rzeczy się dowiadujemy. Tak, tak. Aha. Mamy tutaj naprawdę ciekawe osoby. Do tego, mówię, mamy 8 osób, więc tworzymy dwie grupy czteroosobowe, gdzie będzie walczył każdy z każdym, co daje nam łącznie 15 bitew. Każda bitwa polega też, że mamy pół minuty na temat, który ja mam zapisany i będę przedstawiał zawodnikom, i później dodatkowe 45 sekund rzucania mięchem, obrzucania się najgorszymi, że tak powiem, stwierdzeniami, określeniami, epitetami, byleby tą bitwę wygrać, bez żadnego tematu. Rozumiem. Czy to będzie impreza cykliczna? Jak myślicie o tym? Powiem tak. Czy w ogóle... ile osób bierze udział w ogóle dzisiaj w bitwie? Na ten moment jest około 50 osób już mamy na miejscu jako widzowie. Aha. Mamy 8 uczestników, no i jeszcze osoby postronne typu jury, ja jako prowadzący, nasz DJ, no to powiedzmy, że jeszcze na ten moment mamy około 60 osób. Tej frekwencji jesteście zadowoleni? Szczerze? Bardzo jestem zadowolony, nawet jakby teraz może jakoś emocji bardzo nie widać, bo jest mi trochę zimno, ale dam radę. Naprawdę powiem tak, jaram się tym strasznie, bo możemy zrobić coś, co wreszcie pozwoli zmienić domenę naszego miasta z nudnego na miasta, gdzie żyje hip-hop i gdzie coś się dzieje. Aha. Po prostu do tego dążę, żeby tutaj działo się jak najwięcej rzeczy. Mam wiele pomysłów, wiele planów, ale to poza bitwami freestyle'owymi, które chciałem robić cyklicznie, i mam nadzieję, że po tym, co dzisiaj tutaj pokażemy, po frekwencji, jaka tutaj się dzisiaj pojawiła, mam nadzieję, że tutaj będę mógł jeszcze współpracować z Łokiem i robić to naprawdę cyklicznie, bo zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Na wydarzeniu mieliśmy ponad 250 osób zainteresowanych, co to dla mnie jest naprawdę wow. Dobrym wynikiem. Bardzo dobrym wynikiem. Cześć. I siema. I naprawdę spotkałem się z wieloma pozytywnymi komentarzami. Pisali również do mnie ludzie, którzy naprawdę gratulowali mi, dziękowali, że coś się dzieje. Przez co to człowieka, że tak powiem, bardzo napędza, nie? Buduje. Naprawdę. Mega, mega pozytywne emocje mną miotają i nie mogę się doczekać, aż wreszcie tutaj krzyknę pierwszy start i zacznie się działać. Zacznie się jechanka, że tak powiem. Okej, no dobra. To co? Ja jestem Jan Dałek, pseudonim Fati, grupa Abluminat, i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.